2,5 tysiąca wystawców i ponad 100 tysięcy gości z całego świata. Berliński InnoTrans to największe targi kolejowe w Europie, nazywane też kolejowym mundialem. Siłą rzeczy nie mogło na nich zabraknąć wicelidera polskiej kolejowej ekstraklasy, spółki Lotos Kolej. A w ciągu 10 lat Lotos Kolej, w sumie z niewielkiej spółki, wszedł do pierwszej trójki największych przewoźników towarowych w naszym kraju. Dzisiaj, jeśli chodzi o doświadczenie z nowym sprzętem, z nowym taborem kolejowym, Lotos Kolej jest zdecydowanym liderem, co potwierdza na tegorocznych targach InnoTrans 2012, gdzie podejmuje decyzję o zakupie kolejnych nowych, tym razem polskich lokomotyw, co oczywiście jest bardzo dobrym sygnałem nie tylko dla Lotos Kolej, ale dla całego rynku kolejowego, bo pokazuje, że dzięki takim firmom może się rozwijać cała branża kolejowa, w tym producenci taboru kolejowego w Polsce. To tu odbywają się najważniejsze premiery, podpisywane są ważne umowy, nawiązywane są nowe kontakty. Gości targów przyciąga nie tylko atmosfera wielkiego biznesu, ale i tysiące stoisk, gdzie firmy prezentują swoje produkty. Największą atrakcją jest oczywiście ekspozycja taboru. Rozmawiamy o pozyskaniu tym razem polskich lokomotyw. Są to lokomotywy sześcioosiowe Dragona. To są lokomotywy produkcji ZNL Gliwice, ale również rozmawiamy o pozyskaniu lokomotyw Marathon Gamma. Jest to lokomotywa, która tutaj widzimy ją w tle. Jest to bardzo wysoka technologia, gdyż jest to lokomotywa elektryczna, która jednocześnie posiada możliwość tak zwanej funkcji last mile, a więc również możliwość jazdy na odcinkach nieselektryfikowanych. To jest produkt wysoce zaawansowany technologicznie i produkt, który również doskonale promuje naszą markę. Ten napis, proszę zauważyć, za nami Lotos prezentuje się naprawdę wspaniale. I stosując taką lokomotywę mamy dużą nadzieję na obniżenie naszych kosztów. Lotos to nie tylko paliwa, oleje czy asfalty. To również drugi największy przewoźnik kolejowy w Polsce. Dzięki takim lokomotywom jak ta, Lotos Kolej rozwija się i zwiększa udziały w rynku. Z targów InnoTrans w Berlinie, Mateusz Cabak.